Panie Andrzeju, co dalej z tym AZS-em? Odbyła się dzisiaj burzliwa Rada Sportu. No i tak naprawdę my jako dziennikarze, jako obserwatorzy nie wiemy, jak to się wszystko dalej potoczy. Można powiedzieć, są teraz dwa obozy, miasto AZS, no i taki spór bez końca. Cierpi częstochowska siatkówka. Ja nie antagonizowałbym tutaj miasta i klubu sportowej spółki akcyjnej. Miasto jest, jak mówiłem tutaj podczas dzisiejszego posiedzenia, największym sponsorem klubu. Daje 1 200 000 zł na klub, tyle oczywiście zabezpieczyło i no, trzeba powiedzieć po męsku, zespół, który miał 1 200 000 z miasta, przegrał z zespołem, który miał 150 000. To już jest jak gdyby pewne dno i jest moment, żeby rozmawiać. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką rozmowę, ale żeby myśleć o przyszłości, prawda? Najpierw trzeba sobie powiedzieć pewne kwestie z przeszłości, tak? Żeby zdiagnozować ten problem. Dlaczego jest taki stan faktyczny, dramatyczny i wyciągnąć wnioski. Na tej podstawie można myśleć o przyszłości. Ja tutaj powiedziałem tak. Zamierzamy się spotkać zawodnicy, znaczy ci byli zawodnicy, którzy mieszkają w Częstochowie z kibicami AZS-u, których ostatnio niestety nie było widać na hali z wiadomych względów, ponieważ byli traktowani w taki wrogi sposób. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zamierzam zorganizować okrągły stół 29 maja na hali tam przy Żużlowej i będą zaproszeni eksperci, nie tylko z Częstochowy, żeby wyjść jak gdyby tutaj z tego naszego podwórka, ale również przyjedzie i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej i były zawodnik AZS-u Dariusz Staniski, który jest znakomitym menadżerem w Turcji. Oni zdobywają puchary Europy, najwyższe laury i ten budżet też nie jest aż tak wysoki. Niech pokaże nam, jakie tam są praktyki budowania zespołu. No następnie no, trzeba też jak gdyby podjąć tutaj pewne kroki i pewne działania. Przed nami jest, czy jest decyzja tutaj w Urzędzie Miasta, czy druga transza. 600 000. My przekazaliśmy 600 000 na sportową spółkę akcyjną, ale w umowie jest jasny zapis. Za reprezentowanie miasta w najwyższej klasie rozgrywkowej. To nie jest najwyższa klasa rozgrywkowa, także też będziemy się nad tym tematem pochylać. Temat jeszcze tutaj współpracy z młodzieżą. Ja podejmowałem temat i przykład podawałem. Liga Młodych, 100 000 zł ponad na każdy klub w Ekstraklasie dostawał, żeby współpracować z jakimś klubem i to był jakiś absurd, że w Częstochowie my sportowa spółka akcyjna współpracowała czy ze strażakami, czy z klubem z Warszawy, czy gdzieś tam z Pomorza, no to jest jakaś kwadratura koła, bo te pieniądze są dedykowane na to, żeby właśnie współpracować z jakąś drużyną, żeby w przyszłości ci zawodnicy najlepsi grali w tym klubie z tego miasta. No są też jakieś tutaj takie promyczki, prawda? Tymi promyczkami to jest na przykład Mistrzostwo Polski Kadetów i tutaj no, trzeba się chwalić, bo to jest jakiś tam i cieszyć, bo to jest jakiś dobry prognostyk na przyszłość, ale to zbudowanie na wiele lat. Jest ten ta baza i ten pomysł na współpracę z młodzieżą Norwida i tych grup, które współpracują również z Norwidem, tylko teraz jak to połączyć? Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żebyśmy po prostu wszyscy byli pogodzeni, żeby nie było tutaj kłótni, antagonizmów, żeby budować jedną wspólną przyszłość siatkówki w Częstochowie. Usłyszeliśmy tutaj dzisiaj od Ryszarda Boska, od Janusza Tobieńskiego, że akcje AZS-u są do wzięcia, jest za nie konkretna suma. Myśli pan, że mogą znaleźć chętni kupca? Znaczy pan, panie Andrzeju, mógł być ewentualnie zainteresowany? Ja takich środków nie posiadam, ale to jest ważna deklaracja, bo też sygnał poszedł w eter, że jak gdyby panowie są gotowi do zbycia akcji, czy przynajmniej tej 51% akcji i będziemy tutaj dalej rozmawiać, szukać, być może będą jacyś potencjalni sponsorzy, którzy zdecydują się, żeby nabyć ten pakiet kontrolny w tej spółce. W Częstochowie są takie firmy, tacy sponsorzy, którzy byliby w stanie? No są różni sponsorzy, prawda, w Częstochowie, w innych miastach, no, mi tu trudno tutaj za kogoś odpowiadać na to pytanie, ale tak jak wcześniej jeszcze rozmawialiśmy, ważni są również i ci mali sponsorzy, bo to nie musi być jeden, to może być na przykład grupa osób, tak, znamy takie praktyki, że również i kibice kupowali akcje, tutaj jedna akcja kosztuje 1 000 zł, jest około, na chwilę obecną, o ile się nie mylę, są akcje o wartości 1 486 000 i jeżeli jest akces, jest decyzja
włodarzy klubu, że mogą również i zbyć te akcje. Zobaczymy, pomyślimy. Na pewno miasto nie będzie tutaj wchodzić jak gdyby w taki sposób zakupu akcji, ponieważ pomaga w innej formule. Zresztą mam przykład w Bydgoszczy. Bydgoszcz jako samorząd miała akcje w różnych klubach i jak gdyby wycofała się z tego, tylko w innej formie sponsoruje kluby sportowe. I też jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić, bo tu były różne głosy. Jeżeli chodzi o strategię, o pomysł budowania przyszłości klubu, to nie od tego są urzędnicy. Urzędnicy mogą zabezpieczyć dzięki też radnym odpowiednią sumę środków. Na przykład zabezpieczamy 1 200 000, ale my już nie będziemy decydować za przedstawiciela organu nadzorczego czy zarządzającego, jak te środki spożytkować.